Cześć, witam Cię w kilka godzin po zakończeniu pisemnej części matury z języka polskiego w wersji podstawowej. Cieszę się, że ten czas przed maturą był spędzony razem z nami. To naprawdę niesamowity przywilej, że mogę dzielić się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem, aby Twoja matura z polskiego była jak najlepsza. Teraz chcemy się zająć właśnie nią. Dzisiaj spojrzymy na maturę pisemną, która przed chwilą się zakończyła. Ale kolejny etap to matura ustna. Jeżeli cały czas czujesz, że coś jest jeszcze do zrobienia i szukasz pomocy, zajrzyj w link w opisie. Tam znajdziesz informacje o naszej stronie matura na Jest tam kurs, w którym specjalnie dla Ciebie przygotowałem opracowanie wszystkich zagadnień jawnych, włącznie z kontekstami oraz jest tam również dołożony pakiet informacji o tym, jak poradzić sobie z pytaniami niejawnymi na maturze ustnej z języka polskiego. A to przecież kolejny etap Twojej matury. W takim razie, spójrzmy na to, co dzisiaj było w ramach matury z języka polskiego w arkuszu pierwszym i drugim. Rozpoczynamy. Po pierwsze, arkusz składał się z dwóch części, ten pierwszy, część językowa oraz część historyczno-literacka. Spojrzymy najpierw na część językową. Po pierwsze, dostępne były dwa teksty. Oba teksty dotyczyły upływu czasu. Zarządzanie czasem to pierwszy tekst, który dosyć technicznie informował nas o tym, jak patrzono na czas dawniej i w obecnych czasach. Drugi tekst przenosi nas na troszkę inny poziom patrzenia o, na temat czasu, bo mówi na temat czasu, który jest postrzegany przez dziecko i przez dorosłego, a również podpowiada nam, w jaki sposób wykorzystać czas, żeby przyspieszyć albo go spowolnić. Spójrzmy zatem, jakie pytania pojawiły się w tym teście. Po pierwsze, oceń prawdziwość podanych stwierdzeń odnoszących się do tekstu pierwszego i do tekstu drugiego, czyli oba teksty trzeba brać równocześnie. W każdym z tekstów omówiono zagadnienie czasu zarówno z perspektywy dziecka, jak i z perspektywy dorosłych. To jest fałsz, ponieważ drugi tekst nie mówi nam o yy, pierwszy tekst nie mówi nam o perspektywie dziecka i dorosłego. Pierwszy tekst po prostu mówi jak się zmieniało patrzenie na czas. Jak żeśmy przeszli z patrzenia, że jest poranek i wieczór do patrzenia o jest 10:39. Drugie z każdego z tekstów wynika, że współcześnie ludzie stosują dokładniejsze miary czasu niż dawniej. Yy, to w Drugim, w pierwszym tekście jest bardzo wyraźnie to powiedziane. Drugi tekst do tego się nie odnosi tak wyraźnie. Spójrz na zakończenie pierwszego tekstu. Pierwszy tekst bardzo mocno stawia tutaj taką, taką tezę, że teraz jesteśmy przywiązani do takich przedziałów 15-minutowych i w tych przedziałach musimy się zmieścić. Drugi tekst o tym w ogóle nie wspomina. Y Drugie zadanie na podstawie tekstu pierwszego wyjaśni, na czym polega paradoks ludzkich starań o spowolnienie upływu czasu. Yy, zauważ, że jest tu w tym tekście taki fragment, właśnie ci go wyświetlę, który mówi o tym, że otaczamy się urządzeniami, które mają przyspieszyć nam funkcjonowanie, szybsze wykonywanie różny, różnych czynności, kuchenki mikrofalowe, szybsze samochody, samoloty to wszystko ma spowodować, że czas będzie coraz krótszy na te rzeczy, które mamy do zrobienia, a jednocześnie... Paradoksalnie, jak na ironię, okazuje się, że dużo czasu spędzimy na to, żeby siedzieć w samochodzie i czekać w korkach, na to, żeby cały czas przyspieszać, pomimo tego, że już chyba przecież żeśmy się yy, tak bardzo rozwinęli, że ten czas próbujemy bardzo, bardzo, bardzo skrócić na różne przygotowania i na różne przemieszczania się. Stale działamy pod presją czasu, pomimo tych wszystkich przyspieszaczy. To jest paradoks. Im więcej przyspieszamy, tym bardziej odczuwamy, że tego czasu mamy za mało. Spójrzmy w takim razie na kolejne zadanie. Podaj dwa uwarunkowania wpływające na sposób postrzegania czasu przez człowieka, o którym mowa jest w drugim tekście, czyli u Hanny Gadomskiej. I również tutaj możemy sobie spojrzeć w tekst. Gadomska pisze: by świadomie zmienić sposób postrzegania czasu. Po pierwsze jest spowolnienie czasu związane z wystawianiem się na nowe doświadczenia. To jest ten pierwszy fragment, który zaznaczyłem. A po drugie, można również podjąć taki wysiłek uważnego doświadczania codzienności, być bardziej świadomym codziennych doświadczeń. To jest ten drugi sposób postrzegania świata, o którym mówi właśnie autorka drugiego tekstu. Yy, czwarte zadanie, znowu odwołuje się do obu tekstów na podstawie pierwszego i drugiego. Należy napisać, na czym polega rola uważności w kontrolowaniu czasu. Yy, ta uważność jest dokładnie opisana w tekście Gadomskiej i tutaj znowu, gdy spojrzymy na ten tekst zaznaczone to jest na żółto, widzimy, że ta uważność jest związana z, ze zwracaniem uwagi na to, co widzimy, słyszymy, poznajemy dotykiem, smakiem, węchem i tak dalej. To znaczy, że pozwalamy sobie doświadczać w pełni, przez całe nasze ciało. Obserwowanie otaczających nas przedmiotów i zjawisk ma być całościowe. Nie tylko intelektualne, nie tylko ze względu na to, że coś widzę i sobie układam w głowie, ale mam doświadczyć w całości, w pełni. To jest właśnie to żółte Zaznaczenie, a pytanie, które tam się pojawia, dotyczy również tego, czy w takim samym, o takim samym sposobie kontrolowania czasu jest mowa u yy, pierwszego autora. Należy uzasadnić odpowiedź. Tam w ten sposób autor nie patrzy na to. Tam autor bardziej mówi o kontrolowaniu czasu związanego z yy, jego upływem. To znaczy, dokładnie podaje, że przyspieszamy pewne rzeczy, bo chcemy jak najkrócej. W czasie się zmieścić, bo chcemy go wyliczyć, chcemy go podzielić na bardzo konkretne kawałki, więc inaczej kontrolowany jest czas w jednym i w drugim tekście. Zadanie piąte dotyczy tekstu gadomskiej i w zasadzie odwołuje się do ostatniego akapitu. Bardzo krótkiego, tam są trzy wypowiedzenia. Po pierwsze, funkcję impresywną w ostatnim akapicie potwierdza obecność powtarzających się czasowników pierwszej sobie, liczby mnogiej. Funkcja impresywna to jest ta funkcja związana z naciskiem na odbiorcę. I jak sobie spojrzymy na, na tekst, to możemy zauważyć, że właśnie w ten sposób to brzmi. Nie musimy więc myśleć o czasie jako o wrogu. Mamy nad nim kontrolę. Nie mamy możliwości zatrzymania chwil, więc ta funkcja impresywna tutaj. Rzeczywiście występuje i jest związana z czasownikami w pierwszej osobie liczby mnogiej. W ostatnim akapicie tekstu wykorzystano tylko wypowiedzenia złożone. To również jest prawda. Wszystkie te trzy wypowiedzenia, które tam się pojawiają, są wypowiedzeniami złożonymi. Ostatnie zadanie z tego, z tego testu to zadanie nazywane notatką syntetyzującą. Na podstawie obu tekstów. I to jest istotne, to jest tutaj podkreślone. Należy napisać notatkę w temacie. Człowiek wobec upływu czasu. Yy, należy zestawić, są te dwa teksty. Należało zestawić i mieszcząc się w przedziale 60-90 słów, bardzo ważna rzecz, żeby ten przedział jednak zachować, napisać o obu tekstach równocześnie. Więc po pierwsze piszemy, że oba teksty wskazują na tę zależność człowieka i czasu. Mówią o człowieku wobec upływu czasu. Oba zaznaczają, że czas jest dla człowieka czymś co w różnych momentach różnie zliczone. Dla dorosłego człowieka ten czas zawsze jest czasem szybkim. I w tym oba teksty są zgodne. Jednak są pewne różnice. Pierwszy tekst podkreśla to, że próbujemy sobie poradzić z czasem przez yy, szukanie różnych wynalazków, które nam skracają pracę, czy też skracają przemieszczanie się, żeby zaoszczędzić czas. Oraz stajemy się zupełnie inni niż wcześniej, bo zaczynamy ten czas odmierzać bardzo skrupulatnie w najmniejszych kawałkach. Ze spostrzeżeń, że jest był poranek i wieczór, przechodzimy do spostrzeżeń konkretna godzina na zegarku. Drugi Tekst natomiast pokazuje, że czas możemy różnie odbierać ze względu na to, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Dzieci są wskazywane jako te, które przeżywają czas zdecydowanie dłużej, zła zwłaszcza wtedy, kiedy są czymś zafascynowane, a będzie im się, będzie im się ten czas rozciągać, będzie ten, ten czas y, niepojęty dla nich, y, wtedy, kiedy coś jest nudnego. To samo spostrzeżenie można przenieść, tak ten drugi tekst również to pokazuje, na funkcjonowanie dorosłego człowieka. Jeżeli coś już poznaliśmy, czas nagle zaczyna mieć szybciej. Dużo więcej z tego czasu skorzystamy, kiedy jesteśmy zaciekawieni tym, co się dzieje, kiedy mamy nowe doświadczenia, kiedy jesteśmy uważni na rzeczywistość. Zatem warto. Było przy tej notatce, wykorzystać informacje, które pojawiały nam już się wcześniej w zadaniach. Na przykład w zadaniu czwartym, o tej roli uważności, bo to jest istotne dla drugiego, dla drugiego tekstu, o kontrolowaniu czasu na, za pomocą zegarka, bo to jest ważne dla pierwszego e, tekstu. Tak samo można było wspomnieć, ale to krótko, o postrzeganiu czasu w ramach tej uważności, która tam się pojawiała, to jest zadanie e, trzecie. A z zadania drugiego możemy wykorzystać ten fragment właśnie o tym, że ten czas próbujemy jakoś opanować, a jednocześnie okazuje się, że nawet wtedy, kiedy wymyślamy coraz to nowe urządzenia, które mają nam pozwolić jak najbardziej oszczędzać czas, ten czas i tak nam ucieka. Więc i zadanie drugie, trzecie i czwarte są tymi zadaniami, które pomogły nam. W zrealizowaniu zadania szóstego, napisaniu notatki syntetyzującej. Druga część pierwszego arkusza to test historyczno-literacki. Zadanie siódme jest zadaniem z obrazem, i tam nawet się pojawia wytłumaczone hasło. Warto czytać te wszystkie wytłumaczenia w mgnieniu oka. Tak brzmi to hasło. Jest pokazany szkielet, trzyma trumnę, trzyma kosę. No a na dole są porozrzucane różne, różne atrybuty i wielkości, i mądrości władzy. Pytanie dotyczy tego, czy powyższy obraz jest zgodny z wymową księgi Koheleta. Kohelet to ten, który mówił marność nad marnościami. Wszystko marność, więc tak. Jeżeli mamy sformułowanie czy, musimy odpowiedzieć. Tak, pojawi się tutaj motyw vanitas, motyw przemijania i pisze, y, dlaczego akurat tak sądzę, uzasadniam odpowiedź, opisuje to, że jest szkielet, że w mgnieniu oka wszystko może być y, y, zgładzone, y, nie będzie już ani mądrych, ani potężnych, ani silnych, ani młodych, ani starych. Ten obraz nam to daje. Kolejne zadanie, ósme, y, łączy nam dwa teksty, bo jest tekst Parandowskiego, z, z jego mitologii dotyczący Demeter, która opłakuje, która opłakuje Persefonę. Drugi tekst to jest tekst Tren, Tren X. Jana Kochanowskiego, gdzie Kochanowski opłakuje swoją córkę. Pytanie, czy postawa podmiotu lirycznego w Trenie jest podobna do postawy Demeter. Więc znowu musimy odpowiedzieć na to pytanie. Tak, jest podobna. I teraz uzasadnienie. I jeden i tekst musi być brany pod uwagę. Więc zauważamy, że w momencie, kiedy Demeter szuka swojej córki, dopytuje się, i to jest ostatni kawałek tego, tego przywołanego y, y, mitu: y, dopytuje się bogów, ludzi, ptaków, gdzie ona jest? W różnych światach się dopytuje, czy jej gdzieś przypadkiem tam nie ma. Tak samo, Kochanowski pyta się o różne miejsca, gdzie jest urszulka? Bo pyta się, czy jest w niebie, czy jest w czymś. Czy na jakichś Wyspach Szczęśliwych, czy przepłynęła z Charonem do, do krainy śmierci, tej mitologicznej. Więc tak samo, w ten sam sposób zachowuje się i, jeden, i jedna, i druga postać: i podmiot liryczny w trenie, i Demeter w micie. Zadanie dziewiąte przynosi nas do średniowiecza. Mamy fragment pieśni o Rolandzie. I pieśń o Rolandzie jest związana z dwoma pytaniami zamkniętymi. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. I stwierdzenia brzmią. W podanym fragmencie zachowanie Rolanda przedstawiono zgodnie ze średniowiecznym wzorcem ascety. I to jest fałsz. Ponieważ tutaj nie ma mowy o ascecie, tylko jest mowa o rycerzu. Roland jest przykładem rycerza średniowiecznego. Jak sobie spojrzymy na ten tekst, no to widzimy, że mówi o, o kładzeniu swojego miecza i rogu pod sobą, żeby się nie został w ręce wrogów. Zwraca twarz ku wrogom. Umiera jako zwycięzca i hrabia daje rękawicę swoją Bogu, więc to jest znak rycerskiego poddaństwa dla kogoś wyższego, ważniejszego dla władcy. Drugie stwierdzenie. W opisie śmierci Rolanda widoczne są elementy symboliki religijnej, więc no patrzymy, co religijnego tutaj się dzieje, i mamy tę symbolikę religijną. Uderzanie się ręką w pierś, wypowiadanie słów Boże, moja wina, moja wina. To tutaj się pojawia, więc mamy elementy, to nie jest powiedziane, że wszystko musi być, ale mamy elementy symboliki religijnej. Kolejne zadanie, zadanie dziesiąte, dotyczy konceptu, czyli przenosimy się do baroku, z tego wyszukanego pomysłu na napisanie tekstu, zaskakującego dla odbiorcy. No i mamy tekst Niestatek Morsztyna i mamy wyjaśnić, na czym to polega. Więc po pierwsze, mamy kontrastowe zestawienie piękna i brzydoty. Piękno jest związane z czasem zgody, brzydota jest związana z czasem niezgody między tymi, którzy tutaj pojawiają się jako w pewien sposób bohaterowie tego tekstu. Więc to mamy tak zestawione. Dodatkowo jeszcze, jak się przyjrzymy, jak jest ułożony ten tekst, to możemy zaobserwować taką zasadę, że te elementy po kolei wymieniane jako piękne w pierwszej części tekstu, w momencie, kiedy następuje zmiana na tę brzydką część tekstu, na tą część związaną z niezgodą, one są w takiej, w tej odwrotnej kolejności podawane. Więc skoro ostatnie były wymieniane, wymieniane jagody, to jest wytłumaczone, że te jagody są policzki, to w tej drugiej części brzydkiej one są na początku. I tak, tak dalej z każdym z tych elementów oczy, które się pojawiają jako pierwsze w tym tekście, zostały przesunięte na sam koniec. W ten sposób ten koncept został stworzony. Wszystkie elementy wymieniane w pierwszej części, w odwrotnej kolejności są wymieniane w części drugiej. Zadanie 11 przenosi nas do romantyzmu, więc wchodzimy w tę część dosyć istotną, bo zawsze te epoki związane z, z dziejami polski w romantyzmie, pozytywizmie młodej Polsce, mocno były punktowane i cały czas zresztą są mocno punktowane na, na maturze. Mamy tekst dotyczący klęski listopadowej, mamy informacje o Mickiewiczu, o profetyzmie, o tym neosarmackim, ale Zadania mamy następujące. Wykaż, że Dziady, część trzecia, to utwór o charakterze profetycznym. Więc wystarczy tutaj napisać informację o tym, że jest tam pokazana Polska jako Mesjasz Narodów. To jest ta myśl, Polska Mesjaszem, Chrystusem Narodów. I widzenie księdza Piotra, które tam się pojawia, to jest cała scena oddzielna, jest właśnie takim widzeniem profetycznym. Profetycznym, czyli prorockim to prorocza wizja przyszłych losów Polski, Polski, która przeżywa swoje utrudzenie, przeżywa swoją śmierć, przeżywa swoją mękę, ale też jest e, przewidziane zmartwychwstanie, bo Historia Polski jest wpisana w, w kontekst religijny, w kontekst e, e, śmierci, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, więc ta prorocza wizja, że właśnie tak to też będzie nasływała z Polską jest tutaj pokazana. Kolejna część tego zadania, bo cały czas jesteśmy w zadaniu jedenastym, dotyczy Pana Tadeusza e, i tutaj obrazowania, które się pojawia w tym przywołanym fragmencie. Porównania zastosowane w powyższym fragmencie wprowadzają na plastyczność opisu. To jest prawda. Jak sobie spojrzysz na ten, na ten tekst, on jest bardzo plastyczny. Tam się wiele dzieje. To jest próba stworzenia takiego obrazu, który bardzo ma działać na naszą wyobraźnię. Jeżeli działa naszą wyobraźnię, to jest plastyczny. I kolejne, hiperbole użyte w powyższym fragmencie dynamizują tekst. Dynamizują, czyli przyspieszają. Znaczy, że on ma w sobie jakąś taką, ma jakąś prędkość. Wystarczy spojrzeć na ostatnie stwierdzenie, runie nań z góry jako gwiazda spadająca. Tu się pojawia gwiazda na końcu, spadająca, więc coś szybkiego. Wcześniej się pojawia, yy, yy, wcześniej się pojawia kometa, która też nam będzie się kojarzyła z czymś, co się, co się porusza. W naszym wyobrażeniu może się poruszać szybko, więc ta dynamika w tekście będzie widoczna. Yy, zadanie 12 to cały czas romantyzm. No i kordian. Mamy plakat i w związku z tym plakatem musimy teraz dokonać pewnych obserwacji. Obserwacje mają być następujące. Na plakacie za pomocą różnych elementów graficznych przedstawiono interpretację kordiana. Dwa elementy graficzne wybierz, wyjaśnij ich sens w kontekście dramatu kordian. Dwa elementy graficzne z tego właśnie plakatu zaznaczyłem. Może być ta kula ziemska, która tutaj się pojawia, oraz może być ten człowiek, który jest poniżej. Jak będziemy sobie to tłumaczyć? Interpretacja jest takim, takim zjawiskiem dosyć szerokim, bo to teraz ja układam sobie to, co widzę w kontekście tego, co jest w, w tekście literackim. Więc. To, to nie jest tak, że są um, identyczne spostrzeżenia. Te spostrzeżenia mogą być różne. Ważne, żeby to było spójne. To, co widzę, dostrzegam tutaj z tym, co mogę wyciągnąć z tekstu. Zatem spójrzmy, co można by na przykład tutaj znaleźć. Świat przytłacza kordiana. Ta kula ziemska jest nad nim, on jest taki przytłoczony, zresztą widać po jego twarzy, to, to wyraźnie jest widoczne. W drugim akcie te podróże, które on odbywa po Europie, przytłaczają go, bo nagle obserwuje, że rzeczywistość jest zupełnie inna. To nie jest tak, że, że w Anglii jest pięknie, romantycznie, że wszystko jest jak dzieła Szekspira, że będzie papież, to będzie, to będzie teraz chciał wolności dla Polski, bo Polska jest uciemiężona, a we Włoszech to on przeżyje naprawdę swoją wielką miłość. Nie. Przeżywa duże utrudzenie światem, ten świat go przytłacza, więc można w ten sposób na to patrzeć. Wystarczy spojrzeć na wielkość tej kuli ziemskiej. Można też patrzeć na tę postać. To jest kordian. W takim razie on heroicznie pragnie ten świat nieść, uwolnić, wyzwolić z tego. Wszystkiego przenieść w jakieś inne lepsze miejsce. Samotnie chce działać, i to jest to działanie Winkelrida, że on chce dać przykład, że można, że w takim wysiłku heroicznym można coś zrobić. A dodatkowo można jeszcze spojrzeć na to, yy, bo to też przecież to jest widoczne, że ta postać jest yy, w naszym odbiorze ubrana tak czarno-biało. Taki kordian był w momencie, kiedy znalazł już swój cel. Jak wiedział, że on chce być dla Polski, no to konkretnie. Tak jest, tak, nie jest, nie i realizujemy tylko jeden kierunek. Nie robimy żadnych tutaj światłocieni. Okej, okay, może uznacie mnie za szalonego, no to ja wtedy przeżyję i uda mi się jednak uniknąć jakiejś kary. Nie, Kordian zdecydowanie wybiera albo jasność, albo ciemność w swoich, w swoich działaniach, więc nawet jeżeli to działanie jest heroiczne, i nieudane, bo tak właśnie wygląda przecież jego yy, pragnienie zamordowania cara, to on jest jednoznaczny w tym. Tak jak ta jednoznaczna kolorystyka y, postaci, która tutaj występuje. Nie w tą stronę, ale już idziemy dalej. Kolejne zadanie, zadanie trzynaste, to pozytywizm, potop. I mamy tutaj tekst y, z potopu, mamy y, Kmicica który dowiaduje się, jakie to są plany radziwiłów względem, e, względem Rzeczypospolitej. E, zaczyna mu bielmo z oczu spadać i on widzi, że coś jest nie tak, że stoi nie po tej stronie, po której powinien. Pytania. Znowu prawda, fałsz. Wyszarpywanie poduszki z podłogowy konającego jest metaforą patriotycznej postawy, czyli tej pozytywnej dla budowania Polski, e, tych, którzy chcą sprzeciwić się szwedzkim najeźdcom. To jest fałsz, bo Radziwiłowie nie chcą się sprzeciwić szwedzkim najeźdźcom. Oni chcą na tym ugrać swoją grę. Rozdzieranie czerwonego sukna to metafora, metafora dążeń magnatów oraz zewnętrznych wrogów, którzy chcą wykorzystać sytuację dla własnych korzyści. Jak najbardziej to jest prawda. Kolejne zadanie, zadanie 14. Młoda Polska wesele. Yy, mamy fragment yy, ze sceny 24. Werny Chora przychodzi do gospodarza, zostawia mu złoty róg, i mamy pytanie o ten złoty róg, symbolika złotego rogu. Dźwięk złotego rogu miał wzywać do walki walki dla wszystkich. W momencie, kiedy yy, gospodarz miał zadąć w złoty róg, dźwięk miał dotrzeć i do inteligencji, i do chłopów razem mieli się zebrać, żeby iść yy, do walki narodowyzwoleńczej, żeby wyzwolić Polskę. Więc ta symbolika Złotego Roku właśnie jest związana z tym zwoływaniem wszystkich do walki, do podjęcia tego trudu bycia w działaniu dla dobra narodu. Kolejne zadanie to zadanie z dwudziestolecia międzywojennego, bo mamy Żeromskiego. Fragment jego tekstu na probostwie w Wyszkowie i pytanie, czy ocena sytuacji Polski tuż po odzyskaniu niepodległości, zawarta w podanym fragmencie otworu na probostwie, znajduje potwierdzenie w przedwiośniu? I jest to tekst przecież, który mówi o tym czasie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Po pierwsze, odpowiedzmy sobie, odpowiedzmy sobie na to pytanie. Tak, potwierdza. Dlaczego w uzasadnieniu odpowiedzi przywołaj sytuację z przedwiośnia? Sytuacją wystarczy jedną, sytuacją. Ale tutaj akurat są dwa, bo tak też zaznaczyłem w tym tekście wcześniejszym. Jest mowa o walce o władzę, o ścieraniu się sił społecznych, jakichś obozów, stronnictw. Jak sobie spojrzymy na przedwiośnie, tam cały czas, w momencie kiedy już Cezary jest w Polsce, tam cały czas dochodzi jakiegoś tarcia pomiędzy grupami społecznymi. Cały czas dochodzi do tarcia między władzą a proletariatem. Ostatnia scena, która tam się pojawia, zdecydowanie na to wskazuje. A inny fragment, na przykład to, że wszystko popsute, obniżone, znędzniałe, Wystarczy sobie przypomnieć moment, w którym Cezary przybywa do Polski. Pierwszy kontakt z Polską, to jest kontakt z miasteczkiem przygranicznym, które wygląda strasznie obskurnie. Mamy właśnie. Przedwiośnie. Więc śnieg topnieje, odsłaniając brudy, drogi nie są porządnymi drogami, tylko jakieś e, błotniste e, ścieżki, które, które nie pokazują, że to jest coś wspaniałego, wielkiego. To na pewno nie jest kraj mlekiem i jodem płynący, gdzie szklane domy to mamy na każdym roku. Więc tutaj to by pasowało. E, zadanie 16, to jest zadanie. Yy, związane z tekstem Hanny Kral, zdążyć przed Panem Bogiem. Znowu mamy fragment i pytanie. Na podstawie podanego fragmentu oraz całego reportażu wyjaśni rolę yy, w powojennym życiu Marka Edelmana, yy, jaką rolę odgrywała pamięć o wydarzeniach na Umszak Placu. Więc sens yy, tytułu reportażu też należy uwzględnić, więc zdążyć przed Panem Bogiem ratować, Marek Gedelmaciał, ratować ludzi w czasie wojny i później. To, to było takim, takim dla niego zadaniem. Wyciągać, go z tych, wyciągać ludzi z tych, z tych trudów, zapewnić im jakiś komfort, nawet jeżeli to jest komfort śmierci, to zapewnić im komfort śmierci. Żeby to nie było, żeby to nie było takie poniżające, jak, jak, jak to mogło być w momencie, kiedy byli zabierani do, do komór gazowych. Jak to się przekładało na, na czas po, powojenny? Edelman jako kardiolog również chciał pomagać, chciał ratować, chciał być szybszy niż pan Bóg. Tam się pojawia w tekście taki obraz mówiący o świecy, o świetle świecy, tym płomyku, który Bóg chce zdmuchnąć, a Edelman chce być szybszy, żeby osłonić ten płomyk, żeby on jeszcze mógł trochę. Trochę e, palić się, więc ratować w jak, w jak najlepszych warunkach, ratować w taki sposób, który pozwoli być szybszym niż Bóg. E, I na tym się kończy część testowa. Drugi arkusz, który e, pojawił się dzisiaj na maturze, to arkusz z e, zadaniami związanymi z e, napisaniem wypracowania. Przejdźmy sobie teraz do tego drugiego arkusza, żebyśmy mogli spojrzeć na to, w jaki sposób można było pracować z tymi tematami, które tam się pojawiają. Spójrzmy na tematy. Temat pierwszy. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pracy odwołaj się do lektury obowiązkowej, koniecznie, wybrany spośród lektur wymienionych na stronie trzeciej, czwartej, tam można było to znaleźć, innego utworu literackiego, to może być również tekst poetycki, nie ma problemu, i wybranych kontekstów. Kontekstów to znaczy, że przynajmniej dwa konteksty tam się powinny były pojawić w Twojej pracy. Gdy mówimy o buncie, to w zasadzie możemy powiedzieć, że bunt w życiu człowieka jest od samego początku. Od samego początku istnienia człowieka w zasadzie buntujemy się. Można powiedzieć, że nasze życie polega na stałym buncie. Konsekwencje takiego buntu mogą być skrajnie różne. Bunt i jego konsekwencje. Co to jest buntowanie się? Mogę to wyjaśnić we wstępie. Czyli łamanie pewnych zasad, próba, próba znalezienia innej drogi, nie takiej jak do tej pory, no to może się z czymś wiązać, więc teraz, z czym to się może wiązać? Po pierwsze, może się wiązać z jakimś rozwojem, bo ten bunt może dawać rozwój, ale może też prowadzić do klęski. I w takich różnych kierunkach możemy opisywać tę rzeczywistość buntu. Na przykład, jeżeli mówimy o rozwoju, to możemy powiedzieć, że bunt pokoleniowy romantyków to też jest bunt. Sprzeciwienie się oświeceniu właśnie coś takiego w sobie miał. Odrzucają oświeceniowe zasady, chcą wejść w wolność twórczą, yy, chcą zanegować racjonalizm jako te podstawy rozpoznawania rzeczywistości świata. To daje przestrzeń dla emocji, yy, dla yy, wchodzenia w jakąś sferę wierzeń ludowych. To również wyrażanie się w innych gatunkach niż gatunki oświeceniowe. Mamy rozwój literatury, bo pojawiają się w literaturze rzeczy, które do tej pory nie funkcjonowały jako coś, co należało do gatunków literackich. Mamy balladę. Wcześniej to była jakaś opowieść ludowa. Poza tym mamy powieść poetycką. Mamy dramat romantyczny. To wszystko jest coś nowego. Z czego to wyrasta? Z buntu romantyków przeciwko takiemu oglądowi rzeczywistości świata, w którym żyli, jaki dawali oświeceniowcy. Możemy również spojrzeć na bunt w takim wymiarze, że mamy oczywiście jakiś rozwój, więc coś pozytywnego, ale tym kryje się również klęska. Spójrz na bunt prometejski. Prometeusz buntuje się wobec bogów olimpijskich. Tworzy człowieka i dlatego człowieka chce jak najlepiej, ale bogowie olimpijscy nie mają przekonania, że człowiek tak naprawdę powinien posługiwać się tym wszystkim, co jest boskie, na przykład ogień. Prometeusz się buntuje przeciwko temu, daje ludziom ogień, uczy ich używać ziemi, więc jest dla nich nie jest kimś ze świata boskiego. Pamiętaj, Prometeusz to jest tytan, to nie jest, to nie jest Bóg olimpijski. Ale sprzeciwia się tej sferze, z której on się wywodzi. Jednocześnie e, przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność tych, tych czynów rozwojowych dla człowieka. Jego bunt jest rozwojem dla człowieka, dla, można powiedzieć, cywilizacji. A jednocześnie to, że on się zbuntował, że był przeciwko Bogom, e, związane jest też z karą Ha, został skazany na przykucie do gór Kaukazu na wieki. No i dziki ptak, orzeł, sęp wyrywał mu codziennie wątrobę, która mu odrastała. I ta męczarnia trwać miała wiecznie. Więc mamy rozwój. Bunt daje rozwój, ale jednocześnie może być związany z jakimś cierpieniem. Jakąś cenę trzeba zapłacić. Yhm, ale również możemy powiedzieć, że mamy coś takiego. W buncie, co zdecydowanie prowadzi nas do klęski, do bardzo głębokiego cierpienia, spójrz na przedwiośnie. Bunt Cezarego wobec tych zasad, które były mu narzucane przez rodziców, był bardzo ostry, gwałtowny. Wtedy, kiedy spotkał się z rewolucją, poszedł w stronę tych wszystkich haseł rewolucyjnych, przestał się tak naprawdę interesować tymi hasłami, które były ważnymi wartościami w życiu matki ojca. Stał w konflikcie ze swoją matką. Do tego stopnia, że nawet donosił na, na swoją matkę, że nie realizuje tych założeń, które są narzucane przez władze rewolucyjne. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tragedii rodzinnej. W konsekwencji tych działań Cezarego, matka Cezarego umiera, wycieńczona robotami, na które jest, jest skierowana. Więc. Nagle jest osierocony, osamotniony w Baku, nie wie jeszcze w tamtym momencie, że ojca gdzieś znajdzie, więc to jest jego klęska. Również o klęsce może mówić wtedy, kiedy na przykład spojrzymy na tango. Mamy tam Bund Artura. Chce przywrócić ład w tej rodzinie, która jest dotknięta chaosem, anarchią, awangardowym widzeniem rzeczywistości. Ale tego, jego wielkie pragnienia, te wielkie plany upadają tak naprawdę w obliczu takiej niezmiennej materii rodzinnej. Nie chcą się poddać temu, co Artur im chce narzucić. Zewnętrznie może. Tak, ubieranie w jakieś tam stroje weselne jeszcze, jeszcze, jeszcze jest do przyjęcia, ale oni wewnętrznie są zmienieni. Więc ten, to, to pragnienie wprowadzenia jakiejś tradycji, zmiany wewnętrznie nic nie daje. To powoduje, że Artur... W tym swoim e, buncie jednak się załamuje. Wykorzystany to jest przez Edka, który uśmierca Artura i wprowadza swój porządek. Więc mamy klęskę tego, tego buntu. E, bunt jest takim tematem, który w literaturze pojawia się, e, pojawia się dosyć często. E, nie chcę tutaj rozwodzić się nad, nad tym tematem. Odwołujecie do naszych materiałów. Więcej przykładów, z omówieniami, z informacją o tym, jak na bunt w danym tekście można spojrzeć, znajduje się w naszym nagraniu naturalnym właśnie o motywie buntu. Link do tego nagrania umieszczamy powyżej. Żeby można było z tego skorzystać, może sobie jeszcze coś o buncie zobaczyć. Drugi temat, który się pojawił na dzisiejszej maturze, brzmi. Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? Relacja ma kształtować człowieka. Zasady budowania pracy są identyczne: lektura obowiązkowa, inny utwór literacki i konteksty. Spójrzmy w takim razie na to, co możemy powiedzieć o tym temacie. Mówimy o człowieku, który jest ukształtowany ze względu na relację, jaką ma z drugą osobą. Nie jesteśmy samotną wyspą. W, takim, w taki sposób ujmował to. I Tomasz Merton, i Ernest Hemingway. Więc to jest, to jest takie wyobrażenie człowieka, które w wielu miejscach się pojawiało. Jesteśmy w, jakimś, w jakiejś wspólnocie, w jakimś złożeniu z innymi. Dlatego nawiązywanie relacji jest czymś zupełnie normalnym w życiu człowieka. Od dziecka to robimy z różnymi osobami, na różnych, w różnych przestrzeniach. Różne to są relacje, to wpływa na nas, te relacje nas kształtują, bo środowisko domowe, rodzinne nas kształtuje, środowisko potem rówieśnicze też nas kształtuje, można skształtować środowisko pracy, to wszystko będzie na nas wpływać, więc relacje z osobami, bo zasadniczo z osobami tam się spotykamy, będą nas kształtowały. Jak możemy na to spojrzeć? Może być tak, że dajemy się omamić drugiej osobie. Lub też drugą osobą. Yy, przykład. Lalka. Wokulski jest zapatrzony w Łęcką. Kształtuje swoje życie na wzór romantycznego yy, życia kochanków. Yy, to niestety ta miłość romantyczna, wyczytał sobie to Mickiewicza przecież, yy, prowadzi go niemal do samobójczej śmierci. Więc ta relacja ukształtowała go w taki sposób, że on z trzeźwo myślącego człowieka. Stał się człowiekiem kompletnie nastawionym na dogodzenie osobie, której nie umiał racjonalnie dostrzegać. On po prostu widział ją przez pryzmat anioła według wzorca romantycznego. Ukształtowany to było. Inny przykład to Macbeth. Jak sięgniemy do tego, tego tekstu Szekspira, widzimy, że Lady Macbeth. Manipuluje swoim mężem. Dlaczego? Dlatego, że pierwotna relacja pomiędzy nimi była bardzo dobra. Lady Macbeth i Macbeth prawdopodobnie niesamowicie blisko siebie byli. To pozwoliło Macbethowi podzielić się swoim spostrzeżeniem i myśleniem o tym, co może się wydarzyć po przepowiedni właśnie z Lady Macbeth. A Lady Macbeth wykorzystała to, żeby teraz uderzać. W Macbeta. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że Macbeth stał się inny. Tak wpłynęła na niego żona, że jego decyzje przekraczały wcześniejsze wartości, które wyznawał. Macbeth ze wzorcowego rycerza tak naprawdę stał się królobójcą i nie tylko królobójcą. Więc ta relacja również wpłynęła na ukształtowanie tej osoby, jaką, jaką był Macbeth. Możemy powiedzieć, że druga osoba może nas podnosić, motywować do zmiany, więc odpowiadamy też na to pytanie, jak relacja może kształtować człowieka. Przykład potop. Już tu się pojawił potop wcześniej w, w pytaniach. W części testowej, więc sięgnijmy do potopu. Kmicic ze względu na tę miłość do olęki, którą w sobie odczuwa, i to pragnienie zmiany swojego wizerunku i dotychczasowego życia, wchodzi w, na drogę przemiany, zwłaszcza. Po tym, po tym momencie to tam właśnie ten fragment idealnie tego pasuje. Po tym momencie, e, kiedy orientuje się, że jest nie po tej stronie, po której być powinien, więc no, nagle się okazuje, że chyba jest zdrajcą. E, próbuje rozwiązać tę swoją sytuację, przyjmuje inne e, nazwisko, staje w się sensie. babiniczem, jako babinicz chce dokonywać wielkich czynów po to, żeby e, jego obraz, jego wnętrze było inne, żeby... Oleńka na niego popatrzyła jako na kogoś, kto naprawdę stara się być dla ojczyzny. Więc ta relacja, to pragnienie bycia przy Oleńce zdeterminowało Kmicica do tego, żeby przeszedł taką przemianę. Inny tekst, zbrodnia i kara. Spójrzmy na Raskolnikowa. Rodion jest przemieniony przez Sonię. To jest osoba dla niego. Najbliższa, bo zauważ, że to właśnie Soni zwierza się tak naprawdę z tego swojego sekretu dotyczącego zabójstwa i to Sonia bardzo mocno wpływa na rodiona, zachęcając go do tego, żeby, żeby jednak przyznał się do tego czynu. Nie opuszcza go, ona cały czas z nim jest, ona jedzie z nim na katorgę, cały czas tam mu usługuje, jest blisko. Więc ta jej postawa... Cały czas nastawiona na bycie przy nim, na dawanie mu pewnego, pewnego wzorca, że można patrzeć na człowieka nie na te czyny, tylko na coś, co jest głęboko w nim, to powoduje, że Rodion rzeczywiście przechodzi przemianę. Niestety dalszych losów nie znamy, no bo do tego momentu tylko doprowadza Dostojewski swoją, swoją powieść, kiedy no widzimy, że rzeczywiście. Rodion dochodzi do, do miejsca zrozumienia tego, co, co wcześniej dla niego było takie dosyć pozakrywane, i mocno był zafiksowany na tej swojej filozofii nad człowieka. Również Juma będzie tutaj dobrym przykładem. Postawa doktora Rio wpływa na Ramberta. Jak spojrzymy na to, co chciał Rambert robić wcześniej, no to widzimy, że on nie był zainteresowany pomocą dla ludzi, którzy cierpią w oranie. Rambert chciał opuścić to miasto. Chciał uciec, stwierdzał, że on nie jest stąd, znaczy, że jego to nie dotyczy. Ale teraz relacja z Rio spowodowała, że on jednak zdecydował się pozostać i pomagać. Stwierdził, że chce wejść w walkę z epidemią, stwierdził, że chce być bardziej człowiekiem, o tym zresztą yy, yy, Rio mówił, żeby coś z siebie dać dla innych. Pierwotnie on myślał tylko o swoim szczęściu. Potem myślał o tym, żeby być jednak dla drugiego człowieka. Również, co możemy jeszcze powiedzieć o relacji, jak relacja kształtuje człowieka, te relacje mogą nas czegoś uczyć. Mogą nas uczyć, jak ze sobą być. I tutaj można na przykład odwołać się do, do tekstu, który znasz prawdopodobnie ze szkoły podstawowej: Mały książę. Mały książę, jak przyjrzymy się tej historii, spotyka Lisa. Lis uczy go, w jaki sposób budować przyjaźń, w jaki sposób um, być z kimś w takiej relacji przyjaźni. Trzeba się tego nauczyć, więc ukształtować. Również ta podróż, którą on odbywa, te spotkania, które, które możemy w tym tekście zauważyć, pokazują um, sposób dojrzewania do miłości. Mały Książę jest powiatką filozoficzną, która mówi o patrzeniu na świat. E, takimi można powiedzieć oczami dziecka, ale jednocześnie oczami osoby wrażliwej, która szuka prawdy w rzeczywistości. I w taki sposób funkcjonuje mały książę. Relacja z różą, taka gdzieś tam zachwiana na początku, doprowadza go do miejsca zrozumienia, że jest wyjątkowość w osobie. Ogród Tysiąca Róż nie może mu y, zapewnić, tej jednej relacji, jaka jest relacją z różą, ale tego trzeba było doświadczyć, trzeba było dojść do tego, że w jednym miejscu tylko mam to uczucie prawdziwe, no i właśnie w ten sposób funkcjonuje mały książę, to też jest kształtowanie jego relacji. Możemy również powiedzieć, że Relacja kształtuje drugiego człowieka w takim, w takim specyficznym momencie, w momencie braku relacji. No bo popatrz, ten brak relacji mogą powodować całkowite załamanie i zmianę światopoglądu. Treny Kochanowskiego też tutaj się pojawiły w tym, w tym teście. Kochanowski, który jest przykładem renesansowego humanisty, stoika, nauczyciela, Nauczyciela życia. Przecież w swoich pieśniach o tym pisał, tak, należy żyć, żeby nie dotykały nas te wszystkie trudy. Nagle jest tak doświadczony śmiercią urszulki, że nie potrafi sobie z tym poradzić. Zatem ten brak relacji zaczyna go na nowo kształtować. To jest ciekawe. Czy brak relacji by pasował do tego tekstu? Tak, bo mogę pokazać, że wtedy, kiedy osoba jest, to. To ja nie, ja nie muszę pewnych rzeczy teraz konfrontować w sobie. Nagle, gdy ta osoba znika, to się okazuje, że to była na tyle ważna relacja, że muszę teraz zobaczyć, co się ze mną dzieje. Czy ta relacja mnie ukształtowała, czy teraz ten brak relacji tak bardzo na mnie wpłynie, że coś wielkiego się we mnie zmieni. Ogromne rzeczy się stały w, w życiu Kanowskiego. Ten tren. Dziesiąty, on jest właśnie z tego, z tego kawałka dziewiąty, dziesiąty, jedenasty tren, gdzie Kochanowski przeżywa na, największy ból. I właśnie w tym bólu mówi o tym całym świecie, który mija, o tym świecie humanistycznym, o tym świecie stoickim, i szuka teraz jakiegoś dla siebie rozwiązania. Więc ta relacja rzeczywiście się zmienia. On przechodzi z bycia humanistą, z bycia stoikiem, do doświadczania rzeczywistości w pełni pojawia się tam chrystianizm pojawia się taka, taka postawa doświadczania życia i najbardziej ona jest ukazana w ostatnim, w dziewiętnastym trenie gdzie jest taki nakaz otrzymuje ten nakaz w czasie snu od swojej matki że ma znosić to cierpienie które jest cierpieniem ludzkim w sposób ludzki to znaczy Dając dostęp wszystkim emocjom do tego bólu, którą w sobie ma. Więc też można powiedzieć, że został na nowo ukształtowany, ale to nie relacja go ukształtowała, tylko nagły brak tej relacji. Takie wytłumaczenie tutaj też by się mogło pojawić. Może niespodziewane, ale zauważ, że dosyć mocno rozciągające, otwierające ten temat jeszcze w inną stronę. Mam nadzieję, że Twoje wypracowanie i wcześniejsze dwa testy poszły Ci jak najlepiej. Życzę Ci jak najwspanialszych wyników, oczywiście na maksa. I pamiętaj, to jeszcze nie koniec matury z języka polskiego. Etap obowiązkowy dla wszystkich to matura ustna z języka polskiego. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz w tym zakresie pomocy, to jeszcze raz zachęcam do tego, żeby spojrzeć w link w opisie. Tam jest dostęp do platformy kursowej. Znajdziesz tam kurs związany z maturą ustną z języka polskiego. Wszystkie pytania, wszystkie zadania otwarte są tam opracowane przeze mnie. Dodatkowo jest tam też materiał, który pozwoli Ci. Zapoznać się i poćwiczyć um, zadania zamknięte. Wróć, nie zadania zamknięte, tylko e, te zadania e, niejawne. Jawne 110 pytań opracowanych, niejawne również przygotowany pakiet, żeby spokojnie podejść do tego, rozumieć na czym to polega, widzieć jakie te zadania mogą być i jak się z nimi uporać na egzaminie. Po co? No oczywiście, po to, żeby ten egzamin był jak najlepiej zdany, z jak najwyższą punktacją, ja ci życzę takiej punktacji na maksa. No i mam nadzieję, że cały czas będziemy w kontakcie, bo informacje o tym, jakie, jakie wyniki się pojawiają u jednej, drugiej, trzeciej osoby cały czas do nas dochodzą, więc czekam z niecierpliwością, czekamy razem tutaj w naszej ekipie Matury na Maxa na informacje od Ciebie. W takim razie zakładam, że widzimy się.